wszystko zmierza w kierunku budowania takiego globalnego komunizmu. Oczywiście można to różnie nazywać, tak? Nie wiem, agendą 2030, czy różnymi wizjami Klausa Schwaba. Natomiast no, sprowadza to się do tego, że no, celem jest stworzenie takiego totalitaryzmu, który będzie w zasadzie no, zwieńczeniem tej rewolucji. Ludzie zostaną poddani totalnej kontroli i tak na dobrą sprawę no, widzimy te elementy już otwarcie. Ostatnie wydarzenia we Francji najlepiej pokazują, jak ta polityka multikulturalizmu poniosła całkowite fiasko. W zasadzie od początku poddawana krytyce, jednak z uporem forsowana również przez różne instytucje Unii Europejskiej do teraz, tak? Te przymusowe relokacje, czy zapowiedzi narzucania migrantów właśnie z krajów arabskich czy z krajów afrykańskich. To wszystko wbrew logice i w zasadzie temu, co widzimy, tak? Widzimy płonące miasta, burdy na ulicach, rabowanie sklepów, niszczenie samochodów, podpalanie, więc totalny chaos i anarchia. Jednak dla tych środowisk rewolucyjnych, lewicowych winnymi są, nie wiem, stróże prawa, tak? Państwo, czy nie wiem, biali mieszkańcy poszczególnych państw, czy w tym wypadku Francji, więc w zasadzie brak jakiejkolwiek refleksji, choć wydaje się, że to tylko pozornie może się tak myśleć o tym, tak? Ponieważ tak naprawdę jest to dokładnie zaplanowane działanie, które ma na celu destabilizację poszczególnych państw, ma na celu też rozbijanie jedności struktury narodowościowej poprzez właśnie zaimplikowanie takich środowisk, które no, nie asymilują się z większością społeczeństwa, próbują swoje prawo tworzyć w państwie, do którego przybywają i później dochodzi do wielu konfliktów, które oczywiście się tłumaczy w różny sposób, bo też tak jak było w przypadku wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, zresztą do złudzenia podobne są te zdarzenia we Francji do tego, co się działo w Stanach Zjednoczonych i do tego całego ruchu Black Lives Matter, gdzie również pretekstem było zabójstwo czarnoskórego no, przestępcy przez policjanta do wszczynania awantur, do grabieży, do niszczenia i demolowania poszczególnych miast. No i to podobny scenariusz widzimy we Francji. I tak naprawdę pokazuje to całkowite fiasko i totalną porażkę całej tej polityki tworzenia tych społeczeństw otwartych, mieszania poszczególnych ras, narodów, kultur, co w konsekwencji no, prowadzi do różnych konfliktów. No ale tak jak już wspomniałem, ma to na celu osłabienie wspólnoty narodowej, a skoro nawet Unia Europejska przyjmuje za główny cel integracji manifest Ventotene Spinelliego, czyli plan stworzenia jednego superpaństwa, no to osłabienie, zniszczenie państw narodowych jest jednym z ważnych elementów, właściwie kluczowych elementów, żeby ten projekt się powiódł. No i jest on realizowany między innymi poprzez tego typu wydarzenia, poprzez tego typu politykę, jak próby przymusowego narzucania migrantów obcych kulturowo, także obcych wyznaniowo, ludzi, którzy dość łatwo się też radykalizują. No i to powoduje, że tak jak w przypadku Francji, w zasadzie dochodzi tam już do totalnej demolki,
do niszczenia mienia, do no, także jawnych ataków na ludzi, na tych, którzy sobie próbują spokojnie żyć, więc widzimy, jak niebezpieczne kraje, jak bardzo niebezpiecznymi państwami stały się takie kraje, jak właśnie Francja czy Szwecja. No, w zasadzie ta polityka powinna być zarzucona i tak na logikę patrząc, przywódcy unijni też się powinni wycofać z tych swoich pomysłów, a tak się nie dzieje. Dlaczego tak się nie dzieje? Opisuję w książce Marksizm kulturowy 50 lat walki z cywilizacją Zachodu i bardzo zachęcam do zapoznawania się z tym i do czytania, ponieważ między innymi właśnie na to zagadnienie wiele odpowiedzi znajduje się w tej książce.